Uczcimy pamięć wszystkich tych, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny oraz chcielibyśmy w ten sposób tutaj na tym biegu uhonorować naszą koleżankę ze stowarzyszenia, panią Teresę Bogusz-Filipiuk, która zmarła w tym roku. Ona zawsze służyła nam pomocą z wolontariuszami podczas biegu. Czy wszyscy gotowi? To start! Sierpnia, nietypowo w tym roku, po raz kolejny w Konstantynowie bieg tropem wilczym. Jak wygląda w tym roku ta edycja? Bardzo nietypowo. Inna temperatura, inna pogoda, słońce. Inaczej jesteśmy ubrani, ale bardzo cieszymy się, że niezmiennie dopisali uczestnicy na bieg i że kolejny raz chcą uczcić żołnierzy wyklętych, osoby, które walczyły za naszą ojczyznę, że ta pamięć wśród nas nie ginie. Ile jest uczestników? Około setki. W tym roku, ze względu na to, że jest to czas urlopowy, wakacyjny, też są dzisiaj odpusty tutaj w okolicznych miejscowościach w Kodniu, w Leśnej. Dajemy możliwość tym, którzy nie mogli przyjść i razem wszyscy tutaj biec. Zawsze w piątki, jeszcze przez sierpień i przez wrzesień, w każdy piątek o godzinie 19 będzie może na ten dystans przebiec i ktoś, kto już wcześniej pakiet sobie zarezerwował, będzie może tą trasę przebiec. Przypomnijmy, bieg zawsze odbywał się w marcu. Tak, w marcu, 1 marca, bo jest to dzień, kiedy zginął Lolek, ostatni wyklęty. W tym roku, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, bieg przeniesiono na ten okres wakacyjny. I zastanawiamy się, jak będzie w latach przyszłych. Zobaczymy, dostosujemy się. Miejmy nadzieję, że w te słońce wszyscy dadzą radę dobiec. Park zapewnia nam troszeczkę cienia, więc myślimy, że będzie wszystko w porządku. Uczciliśmy też naszą koleżankę ze stowarzyszenia, panią Teresę Bogusz-Filipiuk, która odeszła od nas w tym roku, a podczas każdych biegów, które do tej pory się odbywały z wolontariuszami ze szkoły, zawsze wspierała nas i pomagała. Konstantynowie, jak zawsze obecny na biegu tropem wilczym i nie tylko, pan Bogdan Korniluk. Który to już raz pan biegnie w Konstantynowie akurat? W Konstantynowie biegnę nie tylko ja, ale ogólnie organizacja tych biegów tropem wilczym zaczęła się w 2016 roku.
W 2015 przebiegliśmy w Białej Podlaskiej po raz pierwszy i nam się zrodziła myśl taka, żebyśmy u siebie robili. Od 2016 roku zaczęliśmy robić tutaj w Konstantynowie, już szósty rok. W tym roku nietypowo, jak trasa, jak się biegło w takim słońcu? No nietypowo, bo święto żołnierzy wyklętych przypada 1 marca, a ze względu na pandemię zostało dwukrotnie termin przesunięty na 15. Wcześniej była różna pogoda, był śnieg, był mróz, było błoto, teraz słońce trochę, mimo że jest czas przesunięty na 9, to słońce już operuje. Dlaczego warto w takim biegu pobiec? No, raz, że dla kondycji fizycznej, bieg to jest taka fajna, najprostsza forma ruchu. Po drugie, że uczcić tych żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę, o demokrację. Pani Bato, mamy chyba jedną z najmłodszych uczestniczek, znaczy najbardziej wytrwałych, bo Ania brała udział w biegu pierwszym, który tutaj w Konstantynowie organizowaliśmy w 2016 roku. Ania, z tego co się dowiedzieliśmy, co widzieliśmy, jest najmłodszą uczestniczką biegu. Tak, ma rok i 5 miesięcy. Więc nie miała wyboru. Raczej tak. Aniu, w tym roku też zdecydowałaś się pobiec. Lubisz biegać? Dla Ciebie ten dystans taki nie za długi? Dałaś radę? Słońce nie przeszkadzało? Nie przeszkadzało? Sama biegłaś czy z kimś? Z kimś. Z kimś, a z kim? Z mamą. Z mamą? I z tatą i z moim bratem. Ile już takich medali masz? Co roku biegasz, czy nie? Tak, tylko raz nie przyjechaliśmy. I będziesz jeszcze biegała? Adam, który raz biegniesz? Tak nie pamiętam, ale chyba 5. 5 razy już biegłeś? Tak. O kurczę, no to już... Jak trasa? Ciężko było? No, troszkę no. Zawsze bieg jest w marcu, to jest troszkę chłodniej, a teraz lato, pełne słońce. Tak. Ciężej troszkę. Ciężej, ale mi się wydaje, że lepiej bez więcej tych bluz i kurtek. Teraz lżej. Tak. Z tego... Wcześniej rozmawiałam z swoją siostrą, prawda? Z twoją siostrą rozmawiałam? Tak. Tak. Czyli w tym roku, czy wy tak rodzinnie biegacie? Tak. Jeszcze tam z dziadkami biegamy. Dobrze. To akurat jest wnuczek, prawnuczek Tadeusza Paszkowskiego-Żbika, który z tych terenów pochodzi i był właśnie między innymi żołnierzem wyklętym. Siedział w więzieniu, był skazany zaraz po wojnie, w 1945 roku. W 1947 roku wyszedł na mocy amnestii. No, a stryj z kolei, młodszy brat mojego taty, został zastrzelony w zasadce WB tutaj na terenie Konstantynowa, na cmentarzu, spoczywając narzeczoną swoją, bo oni zastrzelili WB w 1945 roku w styczniu. Czyli wy taka historia. Odkąd w Konstantynowie zaczęły być biegi organizowane, całą rodziną uczestniczymy. Wnuki, żona tutaj, znajomi nawet przyjechali z Kosowa Lackiego. To jest akurat rodzina, którzy mieli w szeregach u Młota 6. Wileńskiej Brygady. Także przyjechali do nas w odwiedziny, no i uczestniczą w tym biegu w Konstantynowie. Po raz pierwszy.